Hola compañeros, mi nombre es Mateo i zapraszam do kolejnego odcinka serii Disciples 3 Kampania. Kampania Legionów Potępionych. No i potrzebujemy Malocha. Malocha potrzebujemy bardzo. Dobra, tutaj mamy strażnika tego elfijskiego, który jest na jakimś tam swoim poziomie, więc raczej go porobimy bez większych problemów. Ile ty masz HP? 270, to mało, ale bijesz 170, to jest dużo. Dobra, bijemy to. Nie będę się buffował, myślę, że raczej to pokonam bez większych problemów. Let us see what they can do. Mamy Pantę Paladyna, po raz pierwszy go przedstawimy w akcji. To od razu możesz uderzyć, mało co prawda, bo to ma strasznie wysoką odporność na umysł, ale był kryt, dzięki czemu 25% tej odporności zostało zredukowane, zignorowane. Dobra, wszedł cios i weszła trucizna. W ogóle co ciekawe, to on nie został trafiony. Spoko. Chyba największe szanse miał na to właśnie, że to w niego krytnie. Musiał mieć 5% chyba na to, że nie trafił w niego, akurat w niego nie trafił. Dobra, leczymy koniecznie. Ile ta trucizna biła? 36. Na szczęście to nie jest tak dużo. Dobra. Schodzimy z tej pozycji. Bijemy raz. I dzięki temu, że w poprzedniej turze sobie użyliśmy tej umiejętności, mamy teraz jeszcze jeden cios, ale już nie ruch. Mamy teraz tylko cios. Możemy oczywiście wykorzystać to znowu, ale po co? To już nam się nie przyda. W podstawowej wersji gry mógłbym to zrobić jeszcze teraz właśnie. Tak jak można było zaatakować i dać obronę, to mógłbym teraz zaatakować i tej umiejętności użyć znowu. Tak było w podstawce. Także tak naprawdę ta umiejętność, ten dodatkowy atak jest bardzo spoko, ale to tylko na początku, bo później jak już dojdziemy nim do przeciwnika, no to wiadomo, że no nie ma sensu tego za bardzo używać. No chyba, że się chcemy wycofać, no to wtedy spoko, nie? Jakbyśmy chcieli się nim wycofać. To jak najbardziej. Wtedy jak najbardziej uzasadniona sytuacja, w której można by tego użyć. Dobra, wchodzimy w to. Też bez buffowania się, bez debuffowania ich. Myślę, że nie potrzebujemy. O, z tego miejsca jakby ona tak krytnęła w coś. Ojeju. Poczekajmy sobie. No weź bohater na pysk tego gryfa. Dobra. Możemy healerką w razie czego w tamtą stronę się... Dzień dobry. 254 punktów obrażeń. Zrezistował przemianę w chochlika. Dobrze. Niech tak będzie. Mi to nawet nie przeszkadza. Ściągamy z niego osłonę. Oczywiście sobie wbił kolejne dwie, przez to, że mu HP spadło mocno. Możesz sobie wziąć te osłony, panie demonie. Niestety nie trafiłeś. Ty na szczęście nic nie zrobiłeś. Możesz zrobić krok w tę stranicę. Możesz się przygotować tam do kolejnej, do kolejnego, powiedzmy, w kolejnej turze sobie uderzysz coś mocniej. Ty możesz leczyć. Czy uderzysz mocniej? Nie uderzysz mocniej, tylko więcej. Weź w tego krytaj. Dobra, on tam będzie sobie strzelał. Ale... 20. 75% odporności na piercing, dzień dobry. Czy mógłbyś tak zignorować jego postawę obronną i kryta sprzedać? Niestety nie. Może spróbujesz jeszcze raz. A, bieda. O, to też ciekawe, bo miał osłonę ziomuś. Prawda? Ale jej nie wykonał, dopóki on nie zrobił drugiego ciosu z tej umiejętności. To mogłem dać defa wtedy. To jest tak jak mechanika dwóch ataków Disciples 2, tylko że możemy najpierw zaatakować, a później możemy na przykład dać defa. Zamiast zaatakować. Całkiem spoko. Dobra, weź mu tam krytni. Dobra, bez kryty też dużo dostał. Strasznie dużo tak naprawdę, jak na defie 170. No ale z tej pozycji to się nie dziwię. Ona ma po prostu razy dwa obrażenia, on tam dwukrotnie zmniejszył, więc zadała tyle, ile powinna. Powiedzmy. 101 w demona mocno. Przesuń się i weź go tam dziabni. Zabij to. Dziękuję. Nie trafiłeś, bardzo mi przykro. Leczonko. Hail Betrezen. Dobra. Antypaladynie.
podchodzisz do tego cepa i słuchaj, on się odsunie i ustanie tutaj, ale mnie to nie boli, bo tak go teraz nie zabijasz, więc się przygotujmy. A, użył umiejętności zmniejszającą uniki. To jest napisane, że akurasy, to już nieraz tłumaczyłem, tak naprawdę to 50% uniki zmniejsza. Zabiera też wszystkie punkty osłony, ale on i tak ich nigdy nie miał. No i ta inicjatywa o 15%, ale on i tak mają wysoką. Także nie ma tragedii. Ty to zostaw. Ty tam możesz lecieć. Ach. Tylko trzy punkty zasięgu. Szkoda, jakby to była teleportacja z całego pola bitwy, to byłoby takie OP. Wyobraźcie sobie, że on tu stoi, jakbym został w tym miejscu nawet, przeteleportowałbym w ogóle go sobie pomiędzy moje jednostki, bym go tu zruchał po prostu, jak psa. Zostaw go. Ty sobie możesz tam ustać. I plan jest taki, żeby to demon go zmanszotował, bo by się wylizał ze swoich ran. A tam tyle, to tam nawet nie trzeba było. No ale dobra, nieważne. Daj defa i kogo będziesz fokusował? Pewnie teraz demona. Nie. 40, tutaj to spoko. Mnie to tam nie boli. Dostajesz teraz po pysku. Bet-risen. A mogłem też użyć znowu tej umiejętności. Mogłem też złajtować. Dobra, zabijamy. I na końcu heal w antypaladyna. Dobrze. Bierzemy przyzwanie. Jednorożca to nie jest złe. Kolejny troll na ostatnim poziomie znaleziony na tej mapie. Z jakimś artefaktem za plecami. Ale bez molocha tego robić nie będę. Już prędzej to bym zrobił. Mimo iż tu jest coś też dosyć mocnego, to jeszcze jestem w stanie się w to zabawić. Damy sobie uniki, damy sobie siłę i szybkość. Spróbujemy w ogóle tego glema może w tłustego chochlika zmienić, to może będzie prościej. Bo trolla w tłustego chochlika to i tak będzie strasznie OP. No, on nie będzie jakimś mocnym, tłustym chochlikiem raczej. Możesz tam ustać się, przygotować, od razu będziesz się bił. Ty możesz się tutaj też przygotować. Ty ściągasz tego na pysk. I ten ściąga tamtego. 100 obrażeń dużo zadał, a no, pełne obrażenia. Okej, tu nie trafił. No i uniki mi podrosły. Zmieńmy go od razu. Bo on ma też umiejętność wkurzającą, że rani całą moją armię i zmniejsza inicjatywę. Ten aż tak bardzo problematyczny raczej nie będzie. Dajmy od razu tę umiejętność na tym grubasie może. Dobra, ty się możesz przesunąć. Bijmy tego. Pozbądźmy się jednego. Dobra. Nie bierz osłony. Och, nie trafiłeś z takimi krytami. 40 do takich uników, spoko. Ale mógłbyś kryć też, Harus. Naprawdę, przydałoby się bardzo. Nie bierz. Nie trafił, świetnie. Tutaj uniki ładnie wzrosły. Kryt bardzo groźnie. Ale się jeszcze nie wkurzył. Jeszcze ma więcej niż 50% zdrowia. Ten się odmienił. On teraz bije mniej, ale on bije AOE. Uderzy mnie i tego. Więc wolę, żeby był tamtym chochlikiem. Chochlik też miał mniej krytów. Zobaczymy też, jakie statystyki mu teraz wylosuje, bo za każdym razem inne losuje. No ale teraz mniej obrażeń, ale więcej życia chyba niż ostatnio. Także tutaj za każdym razem losowo jest to wszystko wybierane. Także możemy za każdym razem troszeczkę innego chochlika uzyskać, powiedzmy. Nie bierz. Groźnie trochę. Dobra, weź go sobie bij. A możesz go schapać? A, dupa. To weź go tam dobij. Nie bierz, jeszcze nie trzeba. Ale strasznie mocno dostajesz po pysku. Weźmy tę osłonę z niego. Może to był błąd, ale... Ach, aż 168. Na ziemię podatność. To był błąd.
Ja też jest groźnie. Cofnijmy się. Mógłbym go wyteleportować stąd, ale go uderzmy. No i on nie jest taki groźny. Uniki ma tylko wysokie, a to mnie to tam nie interesuje. Dobra. On ma kiepską inicjatywę, może nie opłaca się go zmieniać w tego chochlika. Jednak. A, to ty. No dobra, no to złej tu jeszcze. Weź tę osłonę. Prawie umarłeś, panie demonie. Przysuń się. No przywal. No i dostał osłonę przez to. To nie było dobre, chyba. Bo teraz demonem go nie mogę uderzyć, bo dostanę w pysk. Trudno. Bohcio, no spróbuj. Zabierz mu tę osłonę. Miazma weszła. Ile ta miazma jego bije? 108 aż? Ja pierdolę. Naprawdę, ta zmiana w chochlika czasami może być nie po naszej myśli, delikatnie mówiąc, naprawdę. Trzeba ostrożnie z tym. No czemu nie krytasz? Masz te 70% w niego i nie kryta. Dobra. No zabij to. Prawie, żeż, no w mordę i noże. Dobra, weź ty z one-shotu, to się wyleczysz ładnie. 150, spoko. Poziom. Pięknie. Demon full HP ma. I niedługo... Niedługo będzie Moloch. Jeszcze 1100 expów. To jakiś ork do zabicia, to sobie zabijemy. A, bohater też zdobył poziom, to świetnie. Po to się wzmocnimy trochę. Tylko teraz w co? Może w to krwawienie pójdziemy, nie? Odkryte będziemy krwawienie nakładać. Ta umiejętność mnie średnio interesuje, też będę chciał, ale... A właśnie, bo wzięliśmy sobie to za każde 13 punktów siły i zwinności i nie mamy tego. Chociaż mamy w sumie 15. Pamiętam, że była jakaś jedna umiejętność, która tak naprawdę była źle przetłumaczona i to nie było 13 punktów siły i zwinności, tylko chyba siły i szybkości. Jeżeli tak, to dodanie jeszcze jednego punktu siły lub szybkości sprawi, że dostanę tutaj ten Combat Movement Range 1. Czyli albo to bym musiał wziąć, ale chcę bardziej dążyć po to. Nie będę specjalnie tutaj brał takiego, chyba żebym wziął tutaj jeden punkt, bo mogę cancel. Ale nie wiem, czy jak przejdę tutaj, to już tutaj, czy będę mógł to skancelować znowu. To w razie czego zrobimy tak, żeby nie marnować skilla. Damy tu na razie jeden punkt tylko. Ale nie, no mi to nic nie da. Nie przetestuję. Mogę skancelować. Dobra. To dajmy ten jeden punkt szybkości. Nadal tylko dwa punkty. To jeden punkt siły. Nadal tylko dwa punkty. Może zręczność? Znaczy damy tę zwinność. Nadal dwa punkty. Nie ogarniam tego. Chyba, że to była siła ze zręcznością.
teraz mam. To musi być siła ze zręcznością. Jeszcze w razie czego bym sprawdził, czy to nie jest z wytrzymałością. Nie. Czyli z siła i zręczność. To z tym musi być. No nie ma innej opcji. Musi być z dexterity, nie z agility. Tylko z dexterity. Dobra, nieważne. Olewamy i tak ten movement speed. Niepotrzebnie to wziąłem, ale i tak chciałem dojść do tego, więc mogłem ewentualnie przejść tak zamiast tak, ale tak było szybciej. No, tak było szybciej tutaj. No. Dobra, nie, bez przedłużania lecimy dalej. W trolla na pewno nie, ale w tych tutaj z przyjemnością wejdę. Aż cholerstwo. Nie, no dobra, spoko, przygotuję się. Oni to traktują jak ścianę jakąś, nie? Jakbym chciał tak teleportować jednego w to. Spróbujmy zachęcić jednego tutaj, może ktoś wejdzie, bo ma, jest w zasięgu. O, i zostanie tutaj. Nie bierz. Dobra, czy ten dostanie po pysku ogniem? Tamtego możemy pomału pieścić. Tego mogę sięgnąć, to sięgnijmy. Weź mu tam dziawnij. O Jezu, ale kryt. I uwaga. No i zginął sobie jeden wilczek od tego. Zaraz to kolejny wilk w to wejdzie. A weź sobie tę osłonę. Pięknie. Dobra. Ty możesz tam iść w sumie, będziesz leczyła z tamtej pozycji. Trochę mocniej. Co oni za tańce te godowe odwalają? Dobra, podejdę do ciebie. Jak już tu jestem, z tej pozycji mogę z przyjemnością się z tobą nawalać. Dobra, teraz tu mam w ogóle dwie tury, tymi jednostkami to idziemy. Mają za dużo inicjatywy, żeby mogli, żeby w jednej... Ach, ten został, ten dostanie w pysk ogniem. Niedobrze, to trudno. Dostanie w pysk. Antypaladyn. Ale Bohcie przynajmniej wyszedł. O kurwa, co ty zrobiłeś? No to nawet nie dostałem ogniem w pysk, na szczęście, dzięki temu. Ten demon, ten one shot. Dobra, o dobra, dostaliśmy ten totem. Będzie na sprzedaż może na kolejną misję, bo na tej to tam mi nie zależy, żeby tutaj coś takiego zużywać, nie sprzedawać, bo na pewno nie będę tego nosił. Chociaż no może walka z tym trolem byłaby prostsza z takim totemem, bo możliwe, że on będzie się bał wtedy w to wejść, albo będę go trzymał cały czas na tym. Ale myślę, że to 25% mniejsze otrzymywanie obrażeń od jego ciosów też będzie dobre jednak z tym sztandarem moim. Naprawdę bieda, że mogę tylko pierwsze i drugopoziomowe zaklęcia opracowywać. No trzeba do Molocha dojść. No nie ma tutaj jak za bardzo inaczej działać.
A tych trolli nie będę robił przecież z takimi jednostkami, jakie mam aktualnie. Łoż, kurwa, syn Wielki Inkwizytor tutaj jakiś jest? No spróbujmy to zrobić. Może to narzucimy, żeby mieli mniejsze uniki. Będziemy więcej w nich krytać. Jest tam też tytan. To może być fajna walka, naprawdę. Tylko czy ty jesteś wyekspionym? No, jesteś trochę wyekspionym tytanem. Okej. Okay. Demon, czy ty będziesz w stanie wytrzymać ciosy tego Inkwizytora, jak będziesz tutaj stał? Raczej tak. Dobra, od razu z rycerzykiem tutaj zrobisz fight. O, mamy więcej teraz ruchu, bo się zbuffowałem tymi buffami do siły. Chyba, że bohater będzie walczył z tym. Bo ja mam teraz strasznie duże uniki. On ma accuracy 110. Bohater może będzie w stanie przetrzymać. No, może bohater będzie jednak to tankował. Może to jest lepszy pomysł, żeby bohater go tankował. Kryt wszedł jednak jeden. Niedobrze, bardzo niedobrze. Nie spodziewałem się, że on będzie w stanie w niego krytnąć. Lecz od razu. Nie wiem, czy się opłaca tutaj coś chochlikować. Niby mogę, ale... A tego łucznika może w ogóle ściągnę jednym ciosem, bo ma tak mało zdrowia, że... Znaczy, były spore szanse na kryta, ale niestety nie pykło. Demonie. Zbajtuj, niech ci rycerzyki się poruszają najpierw. Dobra, bez krytów teraz było. Pięknie, Harus, pięknie sobie radzisz, naprawdę. Jestem zadowolony. Jestem zadowolony. Dobra, dajemy fista na niego. Możesz go zabić już. Pięknie. Harus, jesteś świetny. Naprawdę. Bi. Kryt, pięknie. A i teraz już muszę zaatakować, bo... To jednak nie mogę dać defa, bo to jest moment, w którym on osłony chce przeciwko mnie użyć. Nie mogę... Zbugowałem! LOL! 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 Yo, what, mate? Co? Ej, ale co gdybym nie miał energii albo przedmiotów, nie mogłem dać Waita, defa, atakować, ruszyć się, nie mogłem nic. Musiałbym wczytać chyba. Ewidentny bug. No dobra, no. Ważne, że na moją korzyść. Ale czy ty masz osłonę? Nie masz osłony. A to weź tam. Dobra, bez kryta weszło, to spoko. Weź tego może krytnij. Piękny kryt w rycerzyka. Podejdź, przygotuj się znowu tam. No czemu nie? Mogłem bić niby od razu, ale... Można i tak. Ech, bez kryta, szkoda. Czemu zniknął? Czemu zniknął ten jednorożec? What the fuck? O lol, naprawdę coś tego demona nie trafiają w tym odcinku. Nie wiem czemu, naprawdę nie mam bladego pojęcia czemu, no ale mi to nie przeszkadza. Dawaj go. Dawaj go. Piękna inicjatywa.
Dawego. By Betrezen. A jeszcze jeden cios, no to... Dobij go już tutaj. Tutaj osłona teraz, co? Na. Mogłem go zabić w sumie. I by w ogóle do tej osłony nie doszło. Ale dobra, tam. Chciałem pokazać, że mimo osłony i tak udało mi się zaatakować i zabić to, co chciałem. Dobra. No, odkryjmy to sobie znowu. No, tu jest tylko ten troll. Na stolicy jest nie Ilumiel, tylko ten trzeciopoziomowy strażnik elfów, tych granic elfickich. To tam jest ciężko. Tu jest ten quest. Trzeba będzie iść na te tereny, tam gdzie smok jest. Tutaj też jest ta trzeciopoziomowa forma tego elfickiego strażnika, to też jest ciężkie do pokonania. W troli na pewno nie idziemy, więc chyba trzeba iść tutaj. Bo nie ma co już robić innego. Przypomnę sobie ewentualnie, co tam było w tym sklepie. Było tutaj coś użytecznego takiego? No, nie mogę ukraść. Ale te potki, takie co dają statystyki, to mogą się przydać. Właśnie, co ty masz za skille? A, tylko takie. No to jeszcze słaby jesteś, złodzieju. A na tej mapie nie ma gdzie indziej trenowarki przypadkiem? A tam jest mana ziemi, weź to zgarnij, ale naprawdę by się przydała mana życia na tej mapie w uj. W uj i jeszcze trochę. No dawaj, dawaj. Weźmy te... Kosztowność sprzedajmy. Przypomnijmy sobie zręczność. Wytrzymałość. Pięć akurat, jeden inicjatywa. Trzy akurat i 30 życia. Ja no wolę zręczność mieć. Ale możemy kupić taką potkę, taką potkę. Na piercing nie. Tak naprawdę to potki z ochroną na obuchy by były bardzo spoko. No. Ten złodziej może się zajść do stolicy, żebym sobie przypomniał, co tam było. Do kupienia. A w tych nieumarłych tutaj... A nie, nie mogę tam do nieumarłych, bo nie mam jak. Tutaj wszędzie jest woda wokoło. Tu nie ma przejścia jeszcze, bo tam też jest taki koszmar do pokonania, Arginosferat chyba. Tam jest coś silnego generalnie do rozwalenia. Ale lipa trochę, bo już naprawdę nie mamy co walczyć. A musimy iść teraz w stronę takich trudniejszych rzeczy już. No, na zielonego smoka musimy iść. Taka bieda trochę już. Co tu jest? Fighter jakiś jeden, samotny. Ale na maksowy ekspiony. No i no, to, że jest na maksowy ekspiony, to i tak, to już nie będę tutaj kombinował. Może jest na maksowy ekspiony, ale i tak bardzo mało ekspów. Jakiś tam trade item. No i to już może być ciekawszy fight. Dobra, rzucimy sobie to. Zmiana dnia. Rzucimy sobie to. Ej, dobra, starczy. I tu jest smok zagłady. Tyle obrażeń. O, fajne niby, ale inicjatywa jest taka, że to można go zabić, zanim w ogóle zaatakuje. Tylko ma obstawę, no to teraz trochę gorzej do niego podchodzić. I on sam też ma punkt osłony, to jest akurat całkiem fajne. Ale to i tak. I tak dziadowskie, i tak. A weź podejdź od razu. Zawalcz tam sobie z czymś.
A możemy go zmienić w sumie, żeby podszedł do nas. Nie będziemy czekali. Inicjatywa mu się zwiększyła, patrzcie państwo. Wzmocniliśmy go tak naprawdę. Nie bierz? Jest taki bug, tak jakbym tutaj stał, nie? Ciekawe, bez punktu osłony go uderzam. Przez to, że to był drugi cios. Nie wiem, czy to teraz można by nazwać bugiem. Na pewno to, że gra myślała, że ja tutaj stałem i dlatego się świeciły te sąsiednie pola, to na pewno był bug, ale tak poza tym to... No nie wiem. Obi. Dobra. Dawaj, więcej inicjatywy. Dawaj. Piękne uniki. Ach, cholera, smok. A, dwóch nie trafił, tylko demon dostał. Fajnie, uniki im tutaj się jeszcze zwiększyły. 208. Może być. No dobi. Dobra. No zbliżamy się pomału do naszego głównego celu, do smoczka. Ale naprawdę... Coś czuję, że będzie trzeba się spotkować ostro na takie coś. Jest odcień, ale ona jest sama, no to chyba go zrobię bez problemów. Myślę, że na quick fightie. No. Kolejny poziom na tej. Co ona tam dostała? Na kolejnym poziomie. Siłę. Jakaś tam ochrona przed obuchem później. Będzie. Armory. Kolejny sklep tam jakiś jest. Może coś ciekawego. Jeszcze niech ten kupiec mi przypomni, co ja miałem na stolicy. O, zręczność i wytrzymałość. Dwie statystyki od jednego przedmiotu, to już fajnie. Zwinność, odporność na piercing, to już fajnie kiepskie. Szybkość i zwinność. Tak chcę i buty i hełm. To i to jest lepsze. A zbrojkę jaką mam? Wolę swoją. To sprzedajmy, to sprzedajmy. To sprzedajmy. Dawaj buty, dawaj hełm. Przebierzmy się. Będą się zmieniały znowu trochę przedmioty. Przede wszystkim maska jego się powinna zmienić trochę. O, tak. Przypomina mi się właśnie, w podstawowej wersji gry w ogóle artefakty, przedmioty były uniwersalne dla każdego jednego bohatera. I już na pierwszym poziomie nasz bohater miał full zestaw przedmiotów, jakichś takich słabych, pierwszopoziomowych, ale już miał na pierwszym poziomie jakiś cały zestaw i się chyba nawet zdjąć nie dało, nie pamiętam. I te przedmioty właśnie wyglądały tak jak opancerzenie takie pierwszopoziomowe, czyli mimo już nie ma żadnego hełmu i tak jakąś maskę na sobie ma i taka maska od razu tutaj była, która tam coś dawała i można było później znaleźć taką właśnie zaczerwieniałą maskę, która coś tutaj miała ikonkę takiej maski,
normalnie w ekwipunku się ją zakładało i była troszeczkę silniejsza. I później będzie jeszcze właśnie trzecia taka. I chodzi o to, że można było w sklepie znaleźć całe zestawy przedmiotów, w których jeżeli znaleźliśmy przedmioty na przykład dla bohatera demonów, to grając na przykład bohaterem też demonów, ale na przykład magiem, a nie wojownikiem, to nie mogliśmy tych przedmiotów kupić i założyć dla tego bohatera, bo było napisane tam na czerwono, że tylko dla doradcy na przykład, czy coś takiego. Coś w ten deseń było. Dobra, czyli mamy lepszego heada, mamy jeszcze lepsze buty, które też tutaj się troszeczkę jego nagolenniki, czy całe spodnie, czy chuj wie, co mu się tam zmieni. No całkowicie spodnie, no takie ebonowe, nie? Trochę ze Skyrima przeszło. Te wyglądają jak takie orkowe, jeżeli już miałbym do Skyrima porównywać, taki orkowego pancerza, a te to już takie ebonowe. To fajny upgrade'ik. Zbrojkę też mamy zresztą fajną, nienormalna była taka. No też nie kiepska w sumie, ale ta chyba wygląda ciekawiej. A łapki? Łapki też mamy jeszcze pierwszopoziomowe jakieś. Będzie trzeba znaleźć coś fajniejszego. Dobra, tyle. Lecimy dalej. Trochę dostałem popysku, jakiś tam szkielecik. No widzę, że to są też bardzo proste walki w tym miejscu, jakieś pojedyncze istoty. A ty tam ten smok zagłady z dwoma zombiakami może było troszeczkę, powiedzmy, troszeczkę większym wyzwaniem, ale tutaj tak już było żadne wyzwanie. Jest ruina, taka dosyć ciekawsza, powiedzmy, silniejsza. No właśnie, to jest już do zrobienia jak najbardziej z szybkością i z unikami. Może ma na życia wpadnie z tej ruiny. To żeby tak z 500 chociaż wpadło, bo inaczej to mi się to nie przyda. Musiałoby tej many wpaść więcej, naprawdę. Z imperialnymi zabójcami może być problem. No, schochlikuję ich oczywiście, ale i tak. No dobra, wejdźmy w tego. No, nawet na szanse nakryte ładne. A weź tam sobie przygotowanie, zrzuć. No jeszcze nie lecz, niech oni tam sobie pobiją, jeszcze ci magowie. To od razu z tego przy okazji się wyleczymy. Bohater ledwo zipie. Możemy już prawie jednego zabić. Spróbujmy. No, demon go dobije. No. Myślę, że to nie był głupi pomysł, żeby zabić od razu. Ten się cofnął. Oczywiście niewrażliwość na osłonę. Tutaj się ustaw. Trzeba tego. Nadal on jest zbyt groźny. Dobra, teraz mamy dwa ciosy. Jeden kryt, żeby wszedł. Jeden kryt. Niestety. No i ja pitole, bohater mi zaraz umrze. Spróbujmy go podleczyć, ale wystarczy, żeby jeden mag mi go uderzył i już dupa. Masz osłonę? Masz osłonę. No podlecz się trochę. Chociaż może to być za mało. Dobra, spróbuj tak, starczy. Dobra, ten nie bije bohatera. Ten może uderzyć bohatera. Nawet chcę, żeby on to zrobił. Dobra, i na strucizny 54 przeżyje to. Tego dobija demon. Tamtego by trzeba. Chcieć w te stranice. No, tego zabijmy w sumie od razu. Jak możemy. Ty demonie go dobi. No i ty tam lecisz. Dobra, Harus, przysuń się tutaj, daj sobie defa. Ty tam się przysuń, trochę lecz w ten sposób i quick fight, myślę, że już mogę sobie na to pozwolić. Dobra. Kami, ma na śmierć.
Bieda, no i doszliśmy do tego smoka, ja nadal nie mam molocha. Także, drodzy Państwo, na tym momencie myślę, że skończymy sobie ten odcinek. Nie, czart jest za słaby już na tym etapie rozgrywki, nie ma co o nim myśleć nawet. Na pierwszej misji jeszcze bym się zastanowił, żeby czarta jakoś pod koniec sam sobie zrekrutować, ale tutaj to już nie ma sensu. Dobra. Także, drodzy Państwo, dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. W następnym odcinku spróbuję przed zaatakowaniem smoka jeszcze tego demona gdzieś jakoś doekspić. Nie wiem. Nie wiem gdzie, nie wiem jak, nie wiem na czym. Może tutaj zrobimy walkę, może będzie prostsze niż z tym smokiem, ale chyba, że tutaj coś jeszcze znajdę. No. Zobaczymy, pochodzimy, a może tam, może tędy dołem się da do tego koszmaru, do tamtych nieumarłych dojść. Możliwe, możliwe, że tam skręcę w lewo w następnym odcinku. No, na ten moment to wszystko. Także mam nadzieję, że mi się seryjka podoba. Że nie jest nudne. Bo widzę generalnie kiepski odzew, tak naprawdę najsłabszy odzew jest właśnie pod tą serią, z Disciples 3. Mimo iż swego czasu na pewnym streamie robiłem na Strawpolu tam losowanie. Czy chcecie Disciples 3, czy Silent Hilla, czy coś tam jeszcze było do wyboru, nie pamiętam, chyba Resident Evil, no to na Disciples 3 było najwięcej głosów, no ale widzę, że ta seryjka tak średnio chyba podchodzi, co? Oczywiście ja chętnie sobie w to pogram, bo nie pamiętam, żebym na reinkarnacji kiedykolwiek przeszedł całą kampanię Legionów Potępionych. Wiem, że Imperium zaliczyłem i Elfów zaliczyłem, bo w odrodzeniu w podstawowej wersji gry nigdy Elfów nie przeszedłem. To może sobie faktycznie przejdziemy Elfów w podstawowej wersji Disciples 3. Nie w reinkarnacji, tylko właśnie w podstawce. To bym pokazał te wszystkie bugi na naszą korzyść. Będzie to może trochę głupie, ale też i fajne. Dobra. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. I polecam. Na razie.